Hej, jestem Kierżu, a to jest Garus. Dzisiaj mamy kolejną misję, już szóstą. Ale teraz już nie mamy w Afryce Północnej. Teraz zaczynamy atak na Włochy. Misja szósta. Łowca staje się zwierzyną. Od 2 do 10 listopada 1943. Po awansie na pułkownika... Podczas... Jeszcze raz. Po awansie na pułkownika podczas kampanii sycylijskiej Sheridan otrzymał za... Danie związania walką kilku niemieckich dywizji. Oddziały generała Wetherby'ego miały następnie zaatakować je od strony morza, z flanki. Niestety okazało się, że dzięki raportom Prometeusza Niemcy wiedzą o wszystkim. Wetherby utknął na plażach, na których miał wylądować, a uwagę Sheridana zajęły oddziały włoskiej milicji. Może być ciekawie, co tu mapy? Tu otok, a to jest ten Wetherby, to pewnie te sojusznicze. A to ja. O, będzie ciekawie. Pod oficer. Tak. Możemy być z siebie dumni. Duma Hitlera, Afrika Korps, zepchnięta do morza. Pentagon doceni to, czego ja, znaczy my, dokonaliśmy. Było kilka chwil grozy, generale. Początek nie wyglądał różowo. To prawda. Ciekawi mnie ten von Richter. To spryciarz. Wątpię, żeby ktoś inny w jego sytuacji stawiał tak długi opór. Bzdura. To jeszcze jeden fanatyk obwieszony medalami, na które niczym sobie nie zasłużył. Zajedziemy na ich karkach aż do Berlina. Nie lubię smaku porażki. Zdziesiątkowani, bez paliwa. I tak wytrzymaliśmy dość długo. Nie ma wstydu w honorowym i zorganizowanym odwrocie. Załatwimy ich następnym razem. Nie będzie następnego razu w Afryce. Żaden z ich generałów nie może się z panem mierzyć. Zwycięstwo tutaj byłoby okupione stratą ludzi i sprzętu, a to będzie nam potrzebne w Europie. Ale... Poza tym jeden z nich, Sheridan, prawie dopadł nas w Sidi Bouzid. Szczęśliwie. Zawsze mam jakiegoś asa w rękawie. Sycylia pana kocha? Wiem. I powtórzę to tutaj. Oby. Senat się martwi. Opinia publiczna jest poruszona naszymi stratami we Włoszech. To wina szkopów i ich cholernych linii obronnych. Przełamujemy jedną, a oni cofają się za następną. Do dupy z taką wojaczką. Dlatego podsunęłam pańskie nazwisko. Pomyślałam, że pora na świeże spojrzenie. Wzrusza mnie takie zaufanie. Jest zasłużone. Pański plan inwazji jest genialny. Lepiej, żeby Pentagon też tak uważał. Mam już dość stania na korytarzu w Waszyngtonie. Jestem człowiekiem czynu, a nie politykiem. Bez obaw, Charles. Będę cię wspierać, ile tylko zdołam. Patrz, kolejny wspaniały plan Wetherby'ego. Tak się boi, że odbiorę mu chwałę, że zostawił mi tylko kilka prostych, nieznaczących misji. Od lądowania w Sycylii jestem mężnym stróżem skrzyżowań. Ty serio myślisz, że on ma coś do ciebie? W końcu przecież dał ci pełnego pułkownika. Co z tego? On ma medale i chwałę, a ja mam krew i błoto. To oczywiste. Spycha mnie w cień. Nie sądzisz, że powinno cię obchodzić tylko skuteczne wykonanie zadania? No pewnie. On wkracza do Rzymu jak Cezar, idąc po naszych plecach. I czemu to tak cię dziwi? W końcu to był jego plan i został klepnięty przez Waszyngton i Londyn. I musiał się powieść. Patrz. Wywiad donosi, że nasz przyczółek za linią Volturno zmusił szkopów do cofnięcia się na linię Barbary. Ich włoscy sprzymierzeńcy są skończeni. Wiem o tym. Wiem też, że będziemy służyć za przynętę, przeprowadzając zwiad na północy. Skalkulowane ryzyko. Grupa wydzielona Wetherby'ego wyląduje za ich plecami. I złapie w pułapkę zgromadzone tam dywizje. Nieładnie mi to pachnie.
Masa rzeczy może pójść źle, a ja głęboko wierzę w prawo Murphy'ego. Sztab gotowy, sir. Możemy teraz rozmieszczać bazy polowe. O. Odkryliśmy skład zaopatrzenia. No to zabijmy. Przed nami. Zajmijmy go. Cyk. Jeśli rozmieścimy składy zaopatrzenia w miejscu składów polowych, będziemy samowystarczalni. Składy zaopatrzenia mogą być budowane wyłącznie na miejscu składu polowego. Okej. Okay. Co to ma? O, pasemniki. Szkoda się, statków w tej grze budować się nie da. Kurczę. Takie duże, a takie małe. Szkoda. Składy zaopatrzeniowe regularnie wysyłają konwoje przyrządzące 9 dolarów. Świetnie. Znieśmy koszary i przeprowadźmy rekonesans na północ. A tutaj się da. O, spójrzmy tak. Jak droga? Fajnie, równo. Co to jest? Bytole? Mhm. Budynki mogą być noszone jedynie przy drogach. Aha. No ba. Są Francuzi. Za piechoty. A co to jest? Działa czyjś pracę? O cholera. Ukończono wnoszenie budowli. Doskonale. Zbierzcie trochę wojsk, a ja przekażę wam współrzędne do zwiadu. Potrzebne są nam jednostki zwiadowcze. Wypatrzą wroga, nawet gdy będzie ukryty w lesie. Dobra. A tutaj damy. Wcześniej wybrać jednostkę i ponownie by zatwierdzić jej cel. O. Damy tutaj. To zalesiony obszar. Musimy wiedzieć, co tam się znajduje. Budynki i drzewa ograniczają pole widzenia jednostki zwiadowczej. Nie pozwólcie, by wróg to wykorzystał. Zwiad w przeciwieństwie do szpiega może odkryć wrogie jednostki ukryte w lasach. O, fajnie. Dobra, co my tu? Przebywa zwiad. Ślemy tutaj. Można budować? O, budujemy sobie pod zaopatrzenia. Drugi. Się przyda. Pułkowniku, zwiad twierdzi, że w lesie stacjonuje wroga piechota. Dobra. Dobrze, no. Pułkowniku. A co to takiego? Zwiad twierdzi, że to włoskie oddziały. Nie może być! Włochy się poddały! Powiedzcie im to, gdy się spotkacie. Sheridan, niech piechota się nimi zajmie. 5, 5 lat, 4, 20. Trzeba jeszcze poczekać. Kurczę, bardzo mi brakuje tych statków w tej grze. Ale było fajnie, by się dało produkować. Taki desant zrobić z morza. Ach. By były mody takie. Fajnie by było. Na wyszku 4. Come on! No. 4. Raz, dwa. Ozmy, tak? I cyk. No. Niech się robią. Popatrzymy na krajobrazy. Poszukamy Monte Cassino. Tu powinno gdzieś być Monte Cassino chyba. O, jest. Świetnie. Te plutony wystarczą do wyeliminowania wroga. Czołaki. Sheridan, musicie zniszczyć te oddziały, zanim przekażą waszą pozycję. Was świat jest łatwszy od tych piechoty. No tak. Ciekawe. Doskonale, pułkowniku. Zachowajmy jednak czujność. Ich jednostki wsparcia nie będą bezczynnie czekać. A wyślemy tutaj i tutaj. Od wschodu zbliżają się jednostki pancerne. Nasze oddziały w lesie zaskoczą je. Jeśli dostaną się do naszego sztabu, będzie po wszystkim.
Piechota posiada bazuki. Jeśli podejdą dość blisko, mogą niszczyć wrogie czołgi. No. Dobra robota, chłopcy. Załatwione. Ale coś mi tu nie gra. Pogawędźmy sobie z jeńcami. Z tego, co mówią jeńcy, wynika, że to chyba faktycznie włoskie oddziały. Myślałem, że już po nich. Po regularnej armii tak, ale ci tutaj to nazistowska milicja uzbrojona przez Szkopów i ciągle ich więcej. Genialny plan Letterbiego zakładał, że walczymy tylko z Niemcami. Tak, a Niemcy powinni siedzieć okopani za linią Barbary. Ale mamy dziś jakiś duży ruch w Eterze. To śmierdzi, mam złe przeczucie. Dobra, szykujmy się na atak Włochów. Campbell, tak? Dowiedz się, co kombinują. Ja dam znać Letterbiemu, że jego cudowny plan jest do dupy. Tak jest, Kowalski, łączyć mnie z okrętem Letterbiego. Nie ma mowy. Operacja Potop będzie przebiegać zgodnie z planem. Utrzymajcie się tam, gdzie jesteście. Za wszelką cenę. Jasne? Idiotyzm. Sir, kolejne włoskie czołgi zbierają się na północy. Co za gówno. Pułkowniku, musicie zająć Sparanizę, nawet jeśli jest w rękach wroga. Jak on się wyraża? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tak myślimy, tak. Dobra, nie chcę tu zabezpieczenia. Come on. Uff, ciekawy. Guardia, Quartergrena. Pułkowniku, kolejni włoscy zwiadowcy mogą ukrywać się w lesie. Lepiej ich znajdźmy i zniszczmy. Fajna baza. Doradzam zachowanie ostrożności. Ciekawe. Wątpliwe, by wioska nie była zajęta. Tak jak podejrzewałem. Włosi rzeczywiście przygotowują zasadzki w miastach. Wsiadamy tutaj. O. Przydadzą. Zobaczcie później dlaczego. Gratulacje, pułkowniku. Sparanizę należy do nas. Sir, wrogie czołgi próbują odbić miasto. Wasza kolej, by przygotować zasadzkę w wiosce. Miasta i miasteczka świetnie się do tego nadają. To jest ciężka piechota? Nie. O cholera. Lekka piechota. Chute. Co zupełnie straty. Się jedynkę. Tak jest. Zaczynamy produkcję oddziału. No. Rewelacja, Joe. Nie odbiją miasta tak łatwo. Pułkowniku, nie możemy liczyć na posiłki. Letterby właśnie rozpoczął lądowanie. Ech. O, artylewia, fajnie. Fajnie, ciekawie. Rośnie ruch w Eterze. Obawiam się, że widzimy właśnie atak na całej naszej linii. Ciekawy szyk. Pułkowniku, najwyższy czas zdobyć jakieś dane wywiadowcze, wysyłając szpiega albo podsłuchując ich komunikację. Już zjeszczę wodę. Prawda, bardzo inteligentne posunięcie. Uwaga, pułkowniku, atakują także z lewej flanki. Dobrze, nie cierpię, gdy ktoś się za mną skrada. Zwłaszcza jak ma karabin. O kurczę.
Świetnie, pułkowniku. Obrona dobrze sobie radzi. Oho, ho. A co tu będzie? Jest. Weźmy jeszcze tutaj trochę piechotki. Tak, cztery jeszcze najpierw. Raz, cztery. Zaczynamy produkcję oddziału. A to jest spokojnie będzie. O, tej się. Co jakieś chemie? Cztery. Pięć. Mam jeszcze surowców? Spokojnie, starczy. A ty, Betole? Tylko się kopię. No nic nie mówię, że nie mam do Betolów, ale tak. Stoją, nic nie robią. W przeciwieństwie do Francuzów. A co to? Paskudne wieści, Sheridan. Kilka czołgów wprosiło się do nas na przyjęcie. Zbliżają się z lewej flanki. Całkiem ich sporo. Musimy zebrać wszystkie siły, by odeprzeć ten atak. Joe, nasi szpiedzy są gotowi do identyfikacji wroga. Czekają na rozkazy. No. O cholera. Niech to. Jest tam więcej czołgów niż powinno. Wszystkie nie mogą być prawdziwe. Ale co jest? Sheridan, te czołgi to drewniane atrapy. Pułkowniku, to atrapy. Nie ma żadnych wątpliwości. Ale po co to robią? Rzućcie spocznij, żołnierzu. To oznacza, że nas wyrolowali. Pułkowniku, ten atak był tylko zmyłką. O, ale mi to rozgromili. Generał nie przestaje mnie zaskakiwać. Pogrywa z nami. Spójrzcie, nadchodzą także z prawej. Dokładne dranie. Kurde, rozgromili mnie. Sheridan. Niemcy nie zdołali się przebić. Chodźcie tu przez las. Ci, pewnie to wszystko atrapy. Czemu on się cofa? Ech. Trwa produkcja jednostki. Pani zdąży, zdąży? Zdąży, come on. Come on. Ech. Otrzymaliście współrzędne, zająć pozycję. Dobra, tutaj niech będą. Bum. No to, ja pierdziu. Trzy. Cztery, pięć. Siemy tak do lasu. Trwa produkcja jednostki. Co radzi temu Terbi? Szkoda, patrz. O, 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 o. Bardzo sobie. Nasze jednostki są pod ostrzałem. A żebym to zabił? Słuchaj. Tak jest. Zaczynamy produkcję oddziału. Thank you.
robi się nieciekawie. Ciebie tu wysłać. Dobra robota, pułkowniku. Poddają się. O, już koniec? Szybka misja. Czas rozgrywki 15 minut 31 sekund. Ulubiony folter, szpieg. Ulubiony oddział, piota. Kazów na minutę, 3,8. Bilans ofiar, 3,83. No tyle. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Hej. Jest.